zwierza. Właśnie. Dobra, teraz tata owija, a ja se sieję. Wjechałem tu na pole i kurna, patrzę, a miałem jakieś powiadomienie z Waltry na telefon, że zapchany filtr powietrza, tylko że z 14, czyli jak tata siał. I mówię, dobra, otwieram, patrzę, a tam kurna, filtr to ważył chyba z 5 kilo. No normalnie szypę kurzu z niego wytrzepałem. Nie pojechałem do chaty, bo najpierw chcę to skończyć i dopiero pojadę. Ale no masakra była jedna wielka. Siejemy na nawigacji. Nie robię tutaj na przyczu ścieżki, bo jest małe to pole, nie trzeba. Jeszcze znacznik na chwilę wyciągnąłem, a później to już będę jeździł bez. Całkowicie. Kurna, że ten ciągnik jeszcze oddychał, to jestem w szoku. No było po prostu 5 kilo kurzu w nim. I to nie ma co się śmiać, ja się z tego nie śmieję, bo to jest kurde masakra, jednym słowem. No ale co tu się dzieje za tym ciągnikiem, to jest masakra. Tak się kurzy, a dopiero co popadało. No dopiero, no kiedy padało? W zeszłym tygodniu. Nie no, to już długo czasu minęło od tego, dobra. Jednak się mylę, to padało ostatnio. Tydzień temu. Dalej nie mogę dojeżdżać niestety, bo udało mi się zaprogramować. Teraz ścieżka. Udało mi się zaprogramować to podnoszenie. Poradzili mi chłopaki z jednego forum, jak to ma działać. I już wiem. I już jesteśmy w domu, nie? Jeżdżamy. Ścieżka. Także mamy praktykanta Krystiana tutaj z okolicy, też oglądał moje filmy, fajnie. No i będzie nam teraz pomagał przez te dwa tygodnie. Także fajnie. Na pewno będzie miał co robić i na pewno się czegoś nauczy, bo różnie na praktykach bywa. Ja bywałem na takich, co się nic nie nauczyłem. A tutaj mi się wydaje, że się czegoś jednak nauczy. Okej. Dobra, bez tych ścieżek jeździmy już. Tylko do pierwszej. Bez ścieżek. Bez tych znaczników, tylko do pierwszej ścieżki chciałem jechać ze znacznikiem, a teraz to już tam sru. Ładnie wygląda to. Fajne w tym siewniku jest to, że każda ta. Ten zestaw do wysiewu na talerzu, cały ten trójkąt, który tak chodzi, to on chodzi osobno i po prostu w każde po prostu miejsce nierówność wciśnie, nie? To jest klasowe, to po prostu, to mi się najbardziej podoba, system wysiewu. Tak ma być. Siejemy. Kolejny dzień. Wczoraj przyjechało żyto, więc walczymy. Obok wuja też sieje od razu swoją Waltrą i Amazonką. O, ojciec przecież już tam robi. Takie pole podzielone trochę, bo odsiewaliśmy przeżyto z zeszłego roku. A że mamy tutaj kwalifikat jeszcze, to tak za dużo tego odsialiśmy, tego przeżyta i po prostu zostawiliśmy na to lepsze. No ja idę po drona, bo zostawiłem we Waltrze. Trochę polatamy. No ale kurzy się, kurzy. Jak nie wiem. Zobaczcie jaki jest pył. Jak tu nie popada, to nic nie będzie. No ale termin taki jest. I to trzeba siać.
Dzisiaj miało rano taka ulewa być na 90%, a spadło parę kropek i tyle. Siema, siema. Witam kolejnego dnia, potyczek siewnych, siejemy pszenicę, euforię. Kochaty. Trochę folii tutaj jest, będę musiał to pozbierać jednak, bo no pryzma tu jest, nie? Siejemy kunem, siterą, 303, waltrą. To taki mój nasz zestaw klasyczny. Sieje na nawigacji tutaj jeszcze się, no da się, bo tutaj jednak ta góra nie jest taka wysoka. Później bym musiał robić nakładki jakieś. To już mi szybciej to robię z ręki. Już zamówiliśmy, bo błotnik nam się coś miesza. Nie chcę wracać do swojej. Taki kapsel za 40 zł, tam jest takie łożysko plastikowe. I zamówiliśmy już je. No i manual trzeba włączyć. I przyszło już po jednym dniu. Więc pewnie jak zasiejemy, to to przełożymy i będzie fajnie. Chyba coś takiego. Tam jeszcze będzie musiała być ścieżka. Także chyba coś w tym stylu. Aha. Okej. Okej. Dobrze. Teraz na B jeżdżę, bo tak po prostu w tym dole jest bardziej gliniasto i po prostu zwalniam, żeby się lepiej dosiało. Tu jest dobra ziemia, więc tu się nie kurzy. Tu był rzepak, tu jest zrobione bezorkowo. Nie mogłem tego nagrać, jak tutaj było uprawiane głęboszem, bo mnie nie było, byłem na wakacjach, a to już mówiłem w innych filmach. No więc nie pokażę. Ale no musicie uwierzyć na słowo, że no widać, nie, że jest dobrze doprawione. To był głębosz dwa razy na kupę. Na tyle gdzieś. Bo 3 na 3 łapy mamy takiego głębosza z Rolmaco, już kiedyś go tam kupiliśmy. I no. Tak sytuacja wygląda. To pole jest właśnie wokół budynków takie dziwne. Je się tak dziwnie obsiewa, no ale no trzeba, takie też są pola, prostokąty mamy też takie, no ale to jest takie, no i trzeba sobie radzić, nie? Z racji, że opryskiwacz mamy na 21 metrów, no to ścieżka jest na czwartym. Trzy ścieżka i trzy, no tak to wygląda. Znaczniki takie dla własnej korekcji sobie ustawiam. Bo może jakby z góry nawigacja coś nie szczytała dobrze. Ale no, no na razie jest ok wszędzie. Tutaj więc nie widzę jakiejś super potrzeby, żeby odpalać ją. Znaczy, żeby podnosić te znaczniki. A co ona mi nie maluje? Także żyta wczoraj zasialiśmy wszystkie. Część odsiewanego, część kwalifikatu, Dankowski Rubin. Pszenicę tylko z kwalifikatu, euforię. I jeszcze pszenżyto będziemy jutro siali, dosiewali z kwalifikatu resztę, bo nam nie dojechało, ale ogarnęliśmy od znajomego, także będzie si. O, widzicie? Nie schował się. Teraz jak go dotknąłem trochę. O. No to już wszystko wiemy, co tu wymienić. Gdzieś się dostał kurz, może za mało smarowaliśmy i się zdupiło. To bardziej denerwuje niż realnie przeszkadza w pracy, nie? Także no. Nie przesuwa się siewnik. Jest dobrze. Z
sprawdzą, żeby się takie pasy nie porobiły, niedosiane, nie? Chociaż tą górę, och, chociaż trochę musiał zrobić jakąś nakładkę. Chyba tą górkę po prostu pojadę bez nawigacji i tyle. Doprawia bardzo ładnie, tu jest, kurde, no fajnie zrobione, podoba mi się to. Podoba mi się, jak działa ten siewnik. Już wprawiliśmy się we wszystko w nim, więc jest baja. Tam jest zasiana też pszenica, tam też pszenica. To od rana sialiśmy. No, tak się zmieniamy z ojcem. Jak on coś ma do porobienia, to idzie. Jak jakieś są takie kliny dziwne, co ja jeszcze tak za bardzo on chce, żeby nasiał, no to se sieje, nie? Tyle to pojadę. O, nie ten przycisk. Tyle to pojadę na nawigacji, a jak będę widział, że jest coś nie tak. Kurwa, ten kamień trzaśnie. Ładnie przeleciał gdzieś jakoś. Się wybił. No, szósty. Zaraz będzie ścieżka na następnym. No, lepiej, lepiej. Nie, no nawigacja. Akurat jak jakieś górki czasami od boku, to popełnia te błędy. No tu nie ma możliwości, żeby wiedziała, co ty chcesz zrobić, nie? O, te folie to będę musiał pozbierać. Ta aktywna brona to wszystko wygrzebie. Około stoga było pełno tego pewnie. No, a teraz pojadę na znacznikach sobie trochę. A co? Jak są wycentrowane na strzałkę, to moim zdaniem są tak samo wygodnie się jedzie. No i tu było bezorkowo, dwa razy głębosz, mulczel, ta ryżówka, bo tu był rzepak. Także mam nadzieję, że pszenica po rzepaku będzie zajebista. Jak macie jakieś porady właśnie do siania na nierównościach, to możecie mi dać znać. Będę wdzięczny, to będę wiedział, jak na przyszłość robić. Ciekawe, czy ojciec zasypał ten dół, co kombajnem wpadliśmy. To już nie pamiętam. Tak to wygląda, no siewy jak siewy, nie? Praktycznie wszędzie tak samo to wygląda. Tylko nowym zestawem to się lepiej robi. Kontynuujemy siewy. Widzicie, jak jest? Gdyby nie to, to byśmy tu nie siali pewnie, bo nic nie widać. Czekamy w weekend na deszcz. No i tak lepiej siać w suche niż w mokre. A na tym polu się zawsze kurzy praktycznie, więc to bez różnicy. No ale widzicie, jak jest. Przed chwilą musieliśmy, jak wyznaczaliśmy linię, musieliśmy stanąć, zobaczyć, bo przecież nic nie było widać. Ścieżkę teraz robię. Praktycznie się pokrywa z tym, co tata wysiewa rozsiewaczem, nie? Także no jednak jest ten dryk. Dobrze, że jest technologia, że widać. I przężyto teraz jest ostatnie, które siejemy. Tu nam zostało, to jest 5 hektarów. Ostatnie, które mamy do siania teraz. I później po burakach jeszcze będzie 5 hektarów pszenicy. To tyle na siewy w tym roku. Także wszystko będzie w jednym filmie. No bo tak nie chciałem rozdzielać, bo to bez sensu. I tak wszystko robiliśmy w jeden tydzień, więc wszystko będzie w jednym. No i tak to chaotycznie, bo tu trochę trzeba było siać, tu trochę nie. Tu trochę miałem czasu nagrywać, tu trochę nie miałem i tak widzicie. Jest czwartek, jutro bednary. Wyrobiliśmy się. No, ale nie sieję tym, co miałem siać. Sieję, tutaj jest zdanko. Tylko to ta odmiana to jest, kurde, już wam mówię. Grenado odmiana. Zdanko. Bo nasz medalion nie przyjechał. Medalion, dobrze mówię. Pożyczyliśmy od znajomego, który i tak będzie siał po
po kukurydzy i po prostu weźmie tego naszego medaliona, a my wzięliśmy jego właśnie tego, ten właśnie zdanko. Tak sprawa wygląda, no. Było mówione, miesiąc już dzwoniliśmy cały czas, żeby te nasiona przyjechały. Jest 21 września, nie ma przężyta, nie? To jest śmieszne. Filtr to będzie taki zarąbany, że ja nawet nie chcę na niego patrzeć. Ostatni raz jak tu siali, tą drugą część, to dostałem jakieś w ogóle powiadomienie na Walter, że kurde filtr jest zapchany, więc dzisiaj będzie pewnie to samo. Później najwyżej wezmę i zobaczę, co tam się z nim dzieje. Wszystko jest płyciutko, brona na F. Siewnik jest płyciutko, ale już nie pamiętam, jakie tam było ustawienie. Także no jak najmniej, żeby grzebać. Tej piaskownicy, no najbardziej piaszczyste pole, widzicie, tu już jest całkowicie co innego. Ale też fakt, tam było zboże, a tu było kukurydza, a kukurydza wyciąga, no i jest efekt. Żebym nie przejechał pola. No muszę poczekać na ojca, niech przywiezie mi jeszcze zboża z worek. Sobie doprawimy, bo to jest to, a to mamy jeszcze, odsiejemy trochę tego. Bo kurde, nie wiem, czy mi starczy. Jak pojadę, jak będę tam, to jeszcze się w połowie skończy i będzie latanie. Poczekamy, ale wiatr jak chuj. Zobaczymy do filtra powietrza, jak wygląda. Bo sam jestem ciekawy. Podniesiemy i zobaczymy. Muszę przymknąć. Kluczyk złamał prawie. Dobry. A, włożę go do środka, jeszcze z kieszeni wyleci w ten pion. Bo nie znajdziemy nigdy. Widzicie, ile jest. Nie mam tej. Nie mam, kurde, muchańca, nic. Nie ma dużo, wtedy było dużo więcej. No jeżeli wam się filmy z siewów podobają, kurde, to zostawcie lajka, suba. Ja to pewnie dosieję do końca i tyle. I się widzimy w następnych filmach z Waltrą i ogólnie ze wszystkim sprzętem. Także trzymajcie się i na razie, cześć.